Cześć, w tym filmie dowiesz się, jak i kiedy siać słonecznika jadalnego na rozsadę. Ja w tym roku chcę się skupić na dużej rozsadzie słoneczników i dużych talerzach. Chcę iść z nimi na rekord, oznacza to, że chcę mieć duże talerze słoneczników. Słonecznik lubi miejsce słoneczne, dlatego najlepiej wsadzać go na stanowisku dobrze nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru. Dobrze rośnie na podłożu żyznym, lekko wilgotnym. Słoneczniki zazwyczaj nie mają dużych wymagań glebowych. Ziemia do wysiewu słoneczników powinna być pulchna i przepuszczalna. Najlepiej użyć ziemi uniwersalnej. Nasiona siejemy do doniczek P9 albo do wielopaletek. Po siewie ziemię należy podlać. Nasiona umieszczamy na głębokość 2-3 cm. Słoneczniki sadzimy w rozstawie 50-75 cm, natomiast odmiany niskie w rozstawie 25-50 cm. Natomiast, jeżeli chcemy zrobić sobie ścianę słoneczników, sadzimy je gęsto w rozstawie 10 cm. Słonecznik jest trudno wyhodować w domu. Trzeba mieć do tego odpowiednie warunki i lampy do doświetlania, tak żeby sadzonki nie wyciągnęły się. Słonecznik najlepiej kiełkuje w temperaturze około 10 stopni. Trwa to zwykle 10 dni. Gdy temperatura jest niższa, słonecznik potrzebuje więcej czasu, by wzejść. Słoneczniki zazwyczaj sieje się do gruntu, ale lepsza jest rozsada. Termin wysiewu do gruntu jest wiosna, najlepiej od połowy kwietnia do połowy maja. Słoneczniki najlepiej sadzić do gruntu w połowie kwietnia lub w maju. Postarajmy się od razu wybrać dla niego odpowiednie miejsce, które będzie dobrze nasłonecznione, a jednocześnie osłonięte od wiatru. Jest to niezwykle ważne, ponieważ słoneczniki źle znoszą przesadzanie. Słoneczniki podlewamy dość często, a nawet codziennie. Woda, oprócz słońca i nawozu, jest jedną z rzeczy, dzięki której słoneczniki rosną zdrowe i okazałe. Nawożenie słoneczników robi się co 3-4 tygodnie w miesiącu, czerwiec-lipiec. Słonecznik ma dość duże potrzeby pokarmowe. Najlepiej nawozić go nawozami fosforowymi i potasowymi. Najlepiej stosować je przede wszystkim jesienią. Pestki słonecznika pojawiają się już w lipcu i przy odpowiedniej pogodzie można je zbierać od końca października. Dziękuję za uwagę, zachęcam do oglądania moich innych filmów i do subskrybowania tego kanału. Pozdrawiam!